Hej, hej, moi drodzy, niedzielny z tej strony, a my jesteśmy w Drey Valley i kończymy nasze zlecenie. Dzięki za kolejne podpowiedzi, moi drodzy. Zobaczymy, jak weźmiemy kolejne zadania, bo chciałbym pozwiedzać też przy okazji tą mapę. Czyli warto by było wziąć takie zadania, które dają nam możliwość przenoszenia się, nie? Z miejsca na miejsce. Dobra, tam wszystko pospinane, więc standardowa procedura. Odpalamy. Nie w tę stronę. Jest, odpali od jednego pniętego. Pyknięcia, to nie. Diesel, ale dobrze daje, nie? Dobra, to co? Hamulec. Obydwa puścimy luzem. Światła na tablicy, bo zdecydowanie lepiej widać. Zerkniemy na mapę. My przez farmę brykamy, jak brykaliśmy, dopiero tam na rozjeździe będzie w prawo, a normalnie leciliśmy prosto, nie? No dobra, będziemy kombinować, żeby dojechać. Mówili się też o tych znakach, oczywiście znowu nie przeczytałem, więc będę się pewnie znowu mylił. Dobra. Czy już poszedł? Poszły. Trochę to trwa, nie? Dobra. A. Że wiedzieli, że jedziemy. A co tam, nie? Ruszyły maszyny zetorki, czy tam inne traktorki lecą. Dawaj. Pchamy to urządzenie. Tylko teraz tak, czy tam jest dobrze? Chyba tak. Tak, jest na prawo zakręcone to skrzydełko, więc to jest na naszą stronę, nie? Bo tak by było w lewo to tu, a prawo to wprost. No dobra. Ruszyła maszyna po strzynach. Dobra, dobrze. Widzę w tej trawie dobrze. 90 ciekawe, czy to strzałka w dół, że będzie spadek o 20, ale to chyba nawet więcej niż o 20. Może to oznacza, że to jest 20 i tu jeszcze 10, czyli o 30 na godzinę. Dobra, no ale to możemy. Bo mówiliście, że tamte strzałki dają 20 w dół albo 20 w górę. No dobra, ale tu mamy 60, jakby nie było, to do 60 to my mamy jeszcze daleko. Tutaj ten rozjazd chyba mamy też ustawiony prawidłowo. Jeszcze zerkniemy. Tak, tu będzie prawidłowo, dopiero hen za farmą. Chociaż nie jestem taki pewien. Nie, farmą przejeżdżaliśmy na wprost, nie? No, dobra, to będziemy liczyli na to, że jest dobrze ustawione. Zresztą zaraz zobaczymy. 50 na godzinę, no nie, całe 30, więc luz. Tirip, tip, tip. Tu jest dobrze ustawione, tak mi się wydaje. Bo omijamy te silosiki, nie? I te wszystkie inne, tylko brykamy na wprost. Nie chcę lecieć szybciej, bo ja potem się pogubię, kurde. No właśnie, tym bardziej to jest zakręt i gie widać za przeproszeniem. To oznacza, że mamy na wprost ustawione, nie? Jak są te takie paski do góry, więc to nawet nie sprawdzam, powinno być ok. Śmigamy przez całą tą imprezę na wprost. O, dobrze, bo już się wystraszyłem, że nas gdzieś wynosi. Ale jest ok. Nawet zaryzykuję jedną więcej, bo to chyba możemy jeszcze z te 30-40 tam prawie jechać. Nie wiem, jak tam jest, ale chyba dobrze. Dajemy, traktorki lecą. Tu chyba jest ok, i tutaj też chyba jest ok. Tak patrzę na te odwrócone, wiecie, płachetki, nie? Czyli na tym rozjeździe jest na naszą stronę, i na drugim też jest na naszą, więc jest ok. Grzejemy, dobra. Potem będziemy mieli kawałek luzu. Dobra, śmigamy, aż miło. Titit, to powinniśmy pewnie też trąbnąć, ale już damy sobie spokój. Tu jest też na naszą stronę, więc nic nie przełączam.
A, taki mały pyrk. Dobra, jest dobrze ustawione. Tutaj też. 90, 60. A to właśnie, nie wiem, ta niebieska kreska coś oznacza? Że 30 w dół czy coś? Cholera wie, nie? Trzeba będzie naprawdę zajrzeć w te znaki i popatrzeć. No, na razie jest luzik. Mnie tak 40, on to chyba z górki jest, tak trzeba ostrożnie, ale na razie nie przyspieszamy, więc na spokojnie. Temperatura też nie jest jakaś tam straszna. Sobie lecimy, ale my tu będziemy skręcali w prawo. Si, to musimy przyszykować strzał. Yeah! I jest nimi 50. Ale wiecie co? Ja to tak... Nie wiem, czy to 50 no naprawdę? No, taki ostry zakręt, damy radę? No okej, okay. Skoro mówią, że damy. Plus 3, to nas wyhamuje, bo jest ostro pod górę, nie? A faktycznie daliśmy radę. Tak, idziemy ostro. Trzeba kopnąć trochę motorek, żebyśmy za dużo tej prędkości nie stracili. Dawaj, jeszcze jeden. Bo teraz tak, gdzie my tu lecimy? No ja tak hop-siup, ciekawe jak są ustawione te zwrotnice, nie? Kto to wie? Wyluzujmy. Muszę mieć w razie czego chwilę na przełączenie. Nie wiem jak są ustawione, orzesz ty orzeszku. Źle są ustawione. W ostatniej chwili. W ostatniej chwili, widzieliście? Dobrze zwolniłem, byśmy mieli problem. Dobra, jest pod górę, więc można spokojnie wrzucić trochę. Nie ślizgamy się, nie, no to lecimy. A kurde, no, w ostatnim momencie wyczaiłem, że jednak na wprost było. Dobra. Lecimy, lecimy pod górkę, to będzie trudniej. Dobra, niech zobaczę jak to dalej. Następna będzie w lewo. To mamy chwilkę dosłownie. 80 to luz. Takiej prędkości to my to nie rozwiniemy na pewno. Troszkę mniejsza chyba górka. Plus jeden, nie wiem czy to promile, no zakładam jakikolwiek to będę mówił promil. Albo po prostu plus 1,8, 1,3 raczej. No i dobra, lecimy sobie spokojnie. Tak się zastanawiam, że wąsko tu tak w ogóle mogą być tory tak blisko, bez ścian, że tak powiem, nie ma żadnej tej. Nie wiem, nie znam się na tych przepisach, bo jakoś takie mam wrażenie, że kosmicznie mało miejsca tu jest. No ale okej, okay, dobra. Coś będzie zwalniane, 60 jak widać, nie? No dobra i rozkminkamy na lewo. My na lewo. A jest na prawo chyba. Trzeba będzie się przestawić, więc pozwolicie, że zrobię to luźniej. Żebym miał chwilę. Dobra, teraz jest ok. Tak myślę. Na szczęście. A, jednak pod górę jest cały czas, bo chciałem powiedzieć, na szczęście nie tracimy aż tyle prędkości, ale nie tracimy. Dobra. Tam jest 70. Spoko, damy radę. Jest w lewo. Bardzo dobrze. Potem znowu będzie w lewo za chwilę. Fajne te miejscówki są, przyznam się szczerze, przyjemnie się tym jeździ. 60 za 400 metrów jest, ale okej, dobra. Do 60 to się chyba raczej nie dotoczymy, może jakoś ostro z górki się zrobiło. Wszystko wygląda na luz, fuel tam jeszcze sporo, wszystkiego jest dobrze. Tylko te zakręty, to powiem wam, że na serio nie widać, dobra, mamy w lewo czy w prawo?
w lewo, a jest w prawo. Już widziałem go, jest w prawo, więc zmieniamy na lewo. Na wszelki wypadek, bo nie wiem, jaką prędkość nam tam wymodzą. 70, dobra, ale coś za chwilę jest jakaś taka jakby niebieski ten, więc nie wiem, nie przesadzam, może 40 będzie za chwilę. Troszkę przyhamowałem, bo chyba z górki lecimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W ogóle dobrze lecimy tak a propos? Nie, no dobrze. Ile? Nie, to 80 wyszło, to nie to było, to nie ten znaczek. Dobra, nieważne. Dajemy czadu, jak mamy 80, to szmyramy tam jeszcze strzałka do góry, to chyba będzie szybciej, tak? Tak mi się wydaje, że to można szybciej. A może właśnie wolniej? Nie, dobra, puknijmy maszynę. Trochę się luzik. Dała czadu, nie? Od razu, moment, skoczyło. Stówka jednak, a to faktycznie 20 w górę. I co, jeszcze 20 w górę? Matko jedyna, to będzie 120? Dawaj. No jest kawałek prostej, takiej nawet długiej, długiej, więc możemy grzać, ile fabryka dała. A co? Polecimy tu. Czekajcie, dajmy maksa. Chcę zobaczyć, ile wyciśniemy. O kurde, jakieś krzaki na dworze. Wykaleimy się. No nie, to chyba nie ma taki bajer, tylko tutaj tak nie działa. Mam nadzieję. No paliwo schodzi jak woda. 120, ale już się będzie zmniejszało, dobra. Będzie stówka. A to my tak do 80 to maks. Dobra, puśćmy to luz. Niech trochę temperatura też się spadnie, ale nie musimy odpalać wentylatorków. 80, no. Widzę, że nawet trzeba coś tu zarzucić. Na habelki. Zwalniamy grzecznie. U nas tam 55 już, więc luz, nawet jak nas zaskoczą kolejnym ograniczeniem, to pewnie będzie 60. Mapa, a przejeżdżamy teraz wiaduktem jakimś takim. To jest woda, czy tylko... Nie, tak, taka jeziorko, a tu cholewa wie co, taka no, jakaś taka stromizna, dobra. 80. A, to... To zakręćmy jeszcze trochę. Tak, żeby chociaż 50 może się potoczyć. 70. Kolejny jakiś taki prawie wiadukt. Taki stromy nasyp, że aż wiadukt musieli postawić, chyba tak. Ale krajobrazy ciekawe, nie? Trzeba im przyznać, że fajnie to zrobili. Tutaj będzie ciężko wyczaić, nie? To ograniczenie za rogiem, jak nam wyskoczy. Nie mamy 50, to los. Chyba nas tak bardzo nie zaskoczą. Nie tu, nie w tym miejscu jeszcze, nie? Jeszcze mamy kawałek, potem robimy prawo, prawo. Dwa razy. I o, tam jaki ładny, wielki, piękny mostek taki, nie? W starym stylu jeszcze kamienny. Ale powiem wam, że te zakręty są tutaj ostre. Nie jest hop-siup. 60. No. Proszę bardzo. Dobra, ja dam na luz, bo znowu pewnie trzeba będzie przełączyć ten.
Prawo, prawo. Wypatrujmy zwrotnicy. Lipa, bo jest lewo, a my musimy na prawo. I 60 tu jest, dobra. To chyba udało nam się. Co? Chyba trzeba odrobinę podhamować. Bo ja nie wiem, czy to nie jest z górki jakoś. Bo miałem jakieś minuskowe. Dobra, i drugi skręt też będzie w prawo, nie? Dobra, jak my tu wyglądamy? 40. O, bo bym poleciał. A kurde, nie wiem, jak jest ustawiony, ale... Dobra, tak chyba musi być, nie? A, jest 40 tylko. Widzicie? Byśmy już nawet przekroczyłem tą 40. Niechcący. Bo tu nie wiem, czy... Nie, hamulcem lokomotywy to trochę przesada by było hamować, nie? Samym. No ale jest z góry, zdecydowanie jest z góry. Dobra, i teraz będziemy lecieć dosyć długo, aż potem w lewo. Nie wiem, dwa razy na lewo, nie? A teraz 70 tu już można, a to tak na spoko. O, znowu tunel. 60. Przyspieszmy odrobinę. Ale widzieliście, było 40, to nie można tak szaleć, kurde, bo czasem nie zdąży przyhamować, nie? Ciekawe, czy mi policzą to jako przekroczenie, bo tam minimalne chyba było. Miałem ciut powyżej 40. Paliwo na pół, a na razie luz. 50, dobra. Trzeba pilnować, żeby nie wyskoczyć. Na razie 45, więc spoko. No, tereny niezłe, górzyste, nie? Taki zboczem się pniemy. Jak w Andach normalnie kolej. Tutaj dziura. Panie, o, i do wody. Nie ma lekko. 60, jak tam u nas, dobra. Ja nie przesadzam. Damy jeden do tyłu. To i tak przyspieszamy, bo widzę, że to z górki chyba leci cały czas. Wyłączę w ogóle, bo właśnie mamy 40. Se wymyślili 40. No i tak będzie. Za długo trzymałem. Dobra, trochę na hamulcu pociśniemy, się zużyją. Nie chcę, żebyśmy zupełnie stanęli, bo to przesada by była. A ciekawe, nie? Tak szybko od razu na 40, kurde, nie spodziewałem się, przyznam się szczerze. Dobra. Jakie tu będą prędkości? Sio. A, teraz 80, tak? Se wymyślili. Bądź tu mądry, człowieku. Dobra, nie, zbliżamy się już do rozjazdów. Ale widoczki, o kurde. Tamtędy jechaliśmy. Normalnie jak kozice górskie. 70. Znowu mi 40 wymyślicie. 60. Jak się toczy z górki, to wolę tak. I tam mamy chyba na lewo ustawione, czyli prawidłowo tym razem, tak jakbyśmy chcieli. Tak, lewo i potem drugie też będzie lewo, zaraz. Gdzie co? Ja mimo wszystko chcę troszeczkę wolniej.
Żebym miał w razie czego czas na przełączenie tego drugiego na lewo. To jest 40. No nie wiem, czy damy radę? Daliśmy, dobra. Jest na luzie, jest, bo tu będzie pewnie trzeba coś przełączyć szybko. Nie widzę nadal zwrotnicy. Nie, jest dobrze. Jest ok. Powiem wam, że tak się troszeczkę tutaj to bym zestrachał, jakbym miał tak. Ale to z górki leci. Dobra, mamy na razie sensowną prędkość i ile tu jest? A, i teraz to ja nawet nie wiem, gdzie mam jechać. Dobra, na razie musimy dojechać. Wydaje mi się, że pierwsza będzie w lewo. Druga w lewo. A potem popatrzymy. Spoko, spoko. Koko, koko, euro, spoko. Widzę, że tutaj niezła zabawa z tym dojazdem, bo to z górki tak hola, hola. A ja nie wiem, gdzie mam pojechać w ogóle. Nie maszyny, nie. Zlecenie. E91? O Boże, gdzie to może być? Kompletnie nie mam żadnego pojęcia. Dobra. Nie, to będzie Harbor. Nie Passenger, nie Crane. A gdzie jest E? Overview. A, czyli lecimy lewo. O, wróć, 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 wróć. Hamuj, bo nie wiem, gdzie jedziemy. Pierwsza lewo na pewno. Muszę na spoko to ogarnąć, bo nie kumam w ogóle, gdzie mamy pojechać. Pierwsza lewo to na Murbeton. Dobra. Druga lewo. Trzecia lewo. Czwarta na wprost, czyli też lewo. Piąta na wprost, lewo. Wszystkie lewo. I dopiero potem E. Musimy se tam jakoś znaleźć, tak? My jedziemy dosłownie. Dobrze widzę? Cały czas tą skrajną lewą stroną. Dobra. A jak wyglądają B, C, D i E? A potem jak już wjedziemy. 9-1 jest. To potem jest prawo. Prawo, prawo i lewo. O kurde. Nie ogarnę tego. Dobra, ruszamy. Mamy ten? Mamy. Trochę przesadziłeś, chłopie. I tak jest tylko 40 ograniczenie, więc... Będziemy teraz wszystkie na lewo przestawiali zwrotnice, jakby co. Oczywiście mógłbym wyjść i sobie to ustawić, no ale spróbuję zrobić tak bardziej, wiecie, żeby wyzwanie było. Na lewo to chyba dobrze, nie? Tak, to jest ustawione na lewo. Następny też na lewo. No jest ok. Jadą traktorki nasze? Jadą. A, uwielbiam. Na tych zwrotnicach jak hałasują. Super. Dobra, nie wiem, co to oznacza. Jakiś koniec toru? Chyba pewnie tak, nie? Że, a nie, że jest ta obrotnica pewnie. Tam też na lewo, więc dobrze lecimy. Chyba też lewo, tak.
to jest cacy. A, można sobie podejrzeć, patrzcie, jakieś mają domki, nawet kościółek. Takie miasto. W górach i jednocześnie nadbrzeżne, nie? Z portem, dobra, to lecimy prosto. Następna też jest chyba dobrze ustawiona. Dobra, jak to wygląda dalej? No właśnie, tylko że... kiedy to będzie już? Czy to już by było teraz? To już by było teraz chyba, nie? Nie, czy to, nie, to jest dopiero ten pierwszy tutaj przy C. To zakładam, że to jest C rozjazd, więc dobra. Znaczy do C, więc tu lecimy sobie dalej na lewo, tak jak mamy ustawione. Super. To jest już chyba do D. Tak mi się wydaje, ten rozjazd w dół, no. A to już jest wjazd do E. I my lecimy prosto, bo cała reszta to są F-y. Tu, na boczku, a my chcemy do E. Tylko, że my to E... wróć. To w prawo. Weź no. Zatrzymaj maszynę, bo teraz to już się przejdę, nie będę na wariata leciał. Muszę znaleźć to E91. Czyli tak, tu by było dobrze. Tu już trzeba będzie chyba zmienić. To jest E w ogóle? E, dobra. Okej, no to sobie już od razu przestawimy. Tak jest, wjeżdżamy tu. I te. Tutaj 70, 80 nie, ale 91. Zakładam, że tu jest 91, tak. No i dobra, mam ustawione. Tam miałeś być, chłopie. Dobra, na wszelki wypadek jeszcze będę trzymał ten radyjko, żeby sobie w razie czego zmienić. Ale wydaje mi się, że mamy teraz dobrze ustawione, nie? Czyli tu prawo, prawo, prawo i tak dalej. No zobaczymy. Schodzi, schodzi powietrze. Proszę, dojechały ciągniczki. Tam jest lokomotywa? Nie, to tylko taka ta, cysterna. Dobra, lecimy tu w prawo. Tutaj też w prawo, czyli prosto. To jest 70, nie? Następny też w prawo, bo to 80, więc to musimy przelecieć. Ale już kolejny. Tamten. 90 jest nasz. Więc tu zajeżdżam. Zresztą widać, że jest pusty tor, więc chyba dobrze jedziemy, nie? Dobra, mogę schować to. Proszę bardzo. I kolejny maluszek, taki maluszkowaty. Taki prawie, może to ten włoski Fiacik, który oni wtedy kupiliśmy go, licencję na niego raczej. O, dobra, dojeżdżamy, ładnie. Elegancko. Podtoczymy się, no dobra. Paliwa jeszcze mamy? Mamy. Dobra, w sumie to można na neutralny, nie wiem czy to się w trakcie jazdy tak zmienia, pewnie nie. Bo lepiej tak w samochodzie, nie? Mieć bieg wrzucony. Dopiero jak stajemy to... O, dobra, moi drodzy, no ładnie to wyglądało. Przejażdżka fajna, muszę się przyznać. Dobra, możemy... nawet sobie pohamować. Lubię ten pisk też.
I proszę bardzo, pięknie stoimy. Teraz faktycznie mogę to na wszelki wypadek jeszcze wrzucę lokomotywę. Nie wiem, na razie nie będę rozłączał silnika, tylko rozepnę składy. Nie wiem, czy to się robi na wyłączonej maszynie, czy nie. Cyk. Cyk. No dobra, nie chciało się zawinąć, to nie. Teraz na wszelki wypadek odsunę się od tej. Dobra, a tu widzicie, hamulec został, więc muszę go na nowo opróżnić. Odsuniemy kawałeczek. Nie wiem, czy być może będę nadal tą maszynką latał. O, ciekawe, co to jest. Taka kartka, to co, można coś przypiąć? Tak wygląda, jakby to jakiś, można było coś poprzypinać. Może te moje zadania dałoby to radę przypiąć. A czekajcie, tak z ciekawości. Da się radę to... Nie, nie da się. No to nie. Pomyślałem, że da się radę tam to powrzucać. Fajnie by było, jakby tak gdzieś można to schować. Dobra, jest, jest. To ruszmy dosłownie ze 2 metry. I okej, teraz wyłączymy światełek neutralny. Nie wiem, jak to inaczej, tu off, drugą. Pyk, pyk, dobra. Teoretycznie nie wiem, czy to ma znaczenie, że to się świeci, ale teoretycznie mamy zrobioną robotę. To teraz musimy znaleźć tylko szefostwo stacji, które raczej nie jest tutaj. Są chyba tylko magazyny. Tu jest coś a la tankowanie. Kurde, gdzie tutaj jest szefostwo stacji? Halo? He. No, jestem. Będę teraz szukał. Pół godziny będę latał. To jest tu? Nie, to jest zamknięte. Tu jest pasażerska, ale to może... się da coś oddać tu? Halo? Nie. Tu nie wejdziemy. Bo to jest osobowa, nie? Kolej, ale na tej też nie widzę, nie. Nie. To gdzie on tu ma? Gdzie wy tu macie całą tą zarządzanie tą stacją? O kurde, na samym wlocie, widzicie? Przy B. No dobra. To oznacza, że musimy sobie trochę skrócić drogę. O, nie do wody. To jest morze w kontenerowce. Tu, to jest C. To gdzieś tu... O, wpadłem do tej. gdzieś tu musi być. Tak mi się wydaje. Pytanie. Jak tutaj było? W tą stronę? Tak, gdzieś tu. Ale ja tu niczego nie widzę. Requires military license. Nawet nie... Nawet nie mogę wejść. No to jak ja mam wejść, jak wejść? One są B, czy... Kurde, nie widzę. Czy to jest B? Ty, no wiecie co, nie mam ten. Nie mam gdzie oddać. Bo nie wiem, gdzie jest stacja. To jest wojskowa, faktycznie. A może to jest to przy D? Widzicie, tam jest kolejny domek. Czekajcie, bo to jest B, to jest military base, dobra. Czyli... To będzie przy D jednak domek. Tam było coś?
No dobra. Nie spodziewałem się takiego rozwiązania. Tu jest, rozumiem, C. Czyli D powinno być gdzieś tu. Widzicie gdzieś tutaj dworzec? To? To są magazyny. Poza tym. A, mogę tu wejść. Ja pierdzielę, gdzie to jest stacja w ogóle? Nie znajdę tu stacji. G coś tam to jest. Tu? Nie, G to jest jeszcze gdzieś indziej. Gdzie ja jestem? O. A, G jest tu, czyli ja muszę jeszcze wcześniej gdzieś wyjść. Przed G. Rozjazdy tu są G, G, G. Ja muszę iść tu. Tu. I tu jest niby gdzieś jakaś ta. O matko. Naprawdę? Ja tu widzę tylko kontenery. Nie no, bez jaj. Jestem na D. I gdzie tu jest budynek stacji? Gdzie mam oddać? Czy jest jakaś podpowiedź tutaj w tej grze? Nie no, przesada. To są przecież same. A czekajcie, tu coś jest takie dziwne. Ale to wszystko zabite dechami. Tu też to tak nie wygląda. Nie no, dobra, poddaję się. Nie mam pojęcia, gdzie tu jest stacja, ludzie. To jest jakoś tak trudno mi sobie wyobrazić, bo to jest port, więc. Jakim cudem miałbym w porcie być stacja? Tu mi najbardziej pasuje, chociaż tu też znowu są jakieś droga i w ogóle jest to tak jakoś oznaczone, nie wiem. Dobra, po kolei będę sprawdzał. To chyba widzimy się, jak już znajdę tą miejscówkę, bo nie ma sensu, żebym tu z wami latał po dookoła i szukał dziury w całym, nie? Dobra, to widzimy się już za moment. Nie wierzycie, gdzie to było. Patrzcie, tu, w tym baraczku. Przy bazie wojskowej stałem obok i nie zauważyłem. Station office. No dobra, ale to też jest w barwach wojskowych, więc w ogóle mi nie skumałem, że to może być. Że to może być to. I to jest ten job validator, więc my sobie tego joba tu wrzucimy. Gdzie to była szóstka? I Kasiora. Widzicie? Dobra, to sobie chyba. Ale nawet 79 minut nie było tak źle. Dobra, sobie chyba to wyrzucę. Kasiora jak najbardziej. Tak, ile mamy już? $21 000. Ja bym chętnie coś tu kupił, ale tu nie widzę w ogóle kompa, żebym kupił sobie lepszą licencję. Widzicie, jest tylko Job Validator. W ogóle nie ma. A to w sumie można to podnieść i wyrzucić tu do śmieci. Dobra, tu są jakieś roboty, ale powiem wam, że ja jestem trochę wkurzony, że tutaj nie mam gdzie kupić nowych licencji, bo wymyśliłem, że coś bym sobie kupił. Mam 20 tysięcy. Nie ma też opłat w ogóle za maszynę. Gdzie to można zrobić tutaj? O rany. Gdzieś tu. A, moment, bo to może jest. Tankowanie, jeszcze na mapę zajrzymy. Nie, to może gdzieś tam są jakieś. A, tu jest kasa, widzicie? Przy E. Coś jest takiego z kasą. Dobra, skoczymy tam. Bo tu nie widzę. Bo tu jest owszem.
Jest jakieś tankowanie w lokomotywach. Wiem, że to potrzebujesz. Czy tu jest tankowanie? A, mówiliście, że te ręczne są wajchy, że nie trzeba iść do budki. Nawet nie wiedziałem. Ale jak to, a jak tego użyć? A to mi się nie chcę użyć, bo to podobno może... A, po prostu trzeba iść z tym. Okej, dobra. Taki sposób używania. To nie jest jakiś przełącznik, tylko po prostu popychacz. Okej. Dobra, tutaj coś jest też? Nie, to jest tylko serwis, ale... No właśnie, tu gdzieś powinien być serwis. Na pewno tu? Chyba tak, nie? Bo ten serwis oznacza, że to, że trzeba wjechać do środka i wtedy można ją serwisować? Jak to tam działa? Może tu są jakieś te... czekajcie, czekajcie. Tutaj jest, tu wszystko można i tu jest cash. Deposited cost, buy. Choose product you wish to buy. A, czyli to, co chcę kupić. Requires license manual service. Czyli nie mamy, więc nic nie zrobię, zakładam, nie? Dobra, tu byśmy mogli sobie ręcznie wszystko ogarnąć. No dobra, ale szukam... To tutaj nie ma takiej opcji, żeby zapłacić automatycznie za wszystkie naprawy i opłaty i w ogóle, nie? O, tu wywalony ten. Dobra, idziemy poszukać, co oznacza... O, tu fajnie stoi maszynka. Co oznaczają przy tym E ten znaczek dolarka? Czy taki sklep jest? A może paliwo? Fuel, ale to raczej dla samochodów, nie? Nie widzę, żeby tu był pociąg, możliwość zatankowania. Dobra, gdzie jest między E a F? Ja pierdzielę, krążę tu jak mamy bombik. To jest, zakładam, F. Też nigdzie nie jest napisane, co to za tor. Nie? Nigdzie nie ma opisu. Dobra, wejdźmy na... Ludzie, zakładam, że pasażerski to będzie F. No, zobaczymy. G to jest storage yard. To raczej nie jest G. Passenger Station, tak. Dobra, ale ja tu nie widzę żadnego sklepu. Widzicie tu jakiś sklep? Jakiś dolar tu był, nie? Co? Tu jest sklep. No mówiliście, żeby wchodzić do sklepów. Właśnie. Co tu można kupić? Shunter Quick White. Kaset A4 Electric. A, muzyka. Kasety. Solitude App. Chyba, nie? Album. Shovel? Shovel Call. To jeszcze nie mamy. Used to ignite the fire. To chyba do Pocket Watch. 5000. Quick White, to jest SH282, to do ten Steam Locomotive. 50 kosztuje, no może byśmy sobie kupili. A jak to się wybiera? Deposited? Choose pro... Dobra, jak dorzucić? A, kasę tu się wkłada chyba, nie? No czekajcie, spróbujemy dla zabawy. Gdzie jestem? Tu coś było? Nie? Nie da się, nie portfelikiem. Ale są puste półki. To co ja mam wybrać? Jak mam to? Nie, to się tak nie da. Jak zrobić depozyt? Ja nie mogę nic tu zrobić.
Dobra, i my. Dobra, kumam, o co chodzi. Dobra, kupię sobie ten Quick White. Dobra. Shovel, lighter. Nie wiem, czy ten Pocket Watch potrzebuje. 450. A ile mamy kasiory w ogóle? Bo chcę mieć te 20 tysięcy w razie czego na jakąś. Tam, dobra, 450 to byśmy mogli nawet zakupić, nie byłoby problemu. A nie wiem, co to jest ten Electric Centric Album. Dobra, ale teraz tak, Insert to Pay. Press Buy. Mamy! Tak jest, jaka zniszczona, fajnie, nie? Loka, zapalniczka. I recyp, dobra, a to recyp jest jakiś kosz na śmieci, bo to chyba nam nie refundują zakupów. Nie sądzę. Nie chcę tego zabierać, dobra. Położymy tu, niech se leży. Nie potrzebuję rachunku, ale dobrze, mówiliście mi, ja wiecie co, kupię tą kasetę, nie wiem o co chodzi. Electric Centric, nie wiem, Solitude, kurde, nie wiem co wybrać. Zabrałem ten czytnik. Tak, oczywiście, że zabrałem. Kupimy w razie czego jeszcze jedną kasetę. Czekajcie, odłożę go. Nie, teraz się tu pozmieniały znowu numery, cholera. Dobra. Bajnięta. I jak gdzieś to mam użyć? Dobra, wrzucę to też tu. Jak gdzieś mogę użyć tą kasetkę? Czekajcie. Jest jakiś music tutaj. Com radio, newsy, Discord. Czy coś jest w tym? Radio Signal Nos? Nie. Bo się zastanawiam, czy coś jest w. Vehicle clear. At the vehicle you wish to remove. Rerail switch. Crew vehicle. You haven't unlocked any crew vehicle. Gee, tutaj grubo jest, widzę. Dobra. Powiem wam tak. Nie wiem, co z tą kasetą zrobić. To trzeba wetknąć, że tak powiem, do. A, musimy się przenieść. Ach. Trochę przesadziłem, bo teraz nie wiem tu. Między. Musimy się przenieść, czy to w naszej w ogóle jest możliwe do odpalenia? Ona ma coś takiego jak radio? Czy też trzeba radio sobie kupić? Może. Ja tu nie widzę żadnego radyjka, nie? Ewidentnie, trzeba będzie kupić sobie jakiś radiomagnetofon pewnie. Sprytne. Bardzo sprytne, no bo nie mamy tu żadnej opcji, nie? Nic z tym nie mogę zrobić. Dobra, dajcie mi wreszcie podpowiedzi, a na dzisiaj to w sumie koniec, także porobiłem zakupy, dziwne, bo dziwne, ale porobiłem, gdzieś tu można wyjść, jakiś punkt widokowy, wyrwać się, jak na te skały? Można, prawie. A można. O. Tylko trochę wyżej, bo tu nam wszystko zasłania. O, ale piękny widok, dobra. Co, nawet tu chyba będzie wygodniej. O, teraz ewidentnie widoczek taki pocztówkowy. Dobra, moi drodzy, to co? Przewieźliśmy, kasiora wpłynęła, znajdziemy sobie następnym razem jakąś inną robotkę i pojedziemy też jakiś kawałek innego miasta. Miasta, miejsca ogarnąć. Wiem, że mówicie, że te shuntingi to są na tej samej stacji, shuntingi, że tylko się przestawia z toru na toru, coś załaduje, coś rozładuje i podstawia w odpowiednie miejsce. Ale na razie chcę sobie pojeździć po tej mapie, nie? No jest tutaj, wróć. Kurczę, powiem wam, że nie wiem, w którym miejscu mam teraz tą mapę. O, no tu, na ostatnim przycisku oczywiście, nie? No, bo tak naprawdę co, teraz byśmy do Goods Factory in Town mogli polecieć. Do, bo tam tą trasą, wiecie, żeby nie jechać już znowu tym samym miejscem, nie? Potem jakiś coś tam, Coal Mine or Iron Mine, można Food Factory in Town,
też się pchnąć tam. No i potem zobaczymy, nie? I tu piękna trasa by była, zobaczcie, ja pierdziela. Food Factory tam na przykład do City SW. Wow, miodzio. Dobra, ale to w następnych odcinkach, moi kochani. A na razie ja wam dziękuję, żegnam się z wami. O, i z takimi ładnymi tu widoczkami zostawiam was na chwilkę. Dobra, to trzymajcie się, hej, hej.